Wystarczy opanować wzruszenie po tej wspaniałej muzie, która właśnie była, która... Ja tak za bardzo nie wierzę w uwielbianie Boga przez śpiewanie jako największy sposób uwielbiania. I bardziej jestem przekonany do uwielbienia Boga przez sposób, w jaki traktujemy innych ludzi. Myślę, że to najbardziej przynosi Bożą chwałę, ale po takiej muzyce jak dzisiaj to no, jest to też coś bardzo, bardzo poruszającego. Na początek chciałem opowiedzieć pewną ilustrację, która nie jest mojego autorstwa, pochodzi z jednej z książek napisanej przez Billa Brighta. To są takie niezbyt obszerne książki, które noszą, cała seria nosi nazwę Praktyczne wskazówki i właśnie w jednej z nich jest ta ilustracja. Tak troszeczkę się rozwodzę, przeciągam, bo widzę tam taki sznur ludzi zmierzających tutaj do nas dzisiaj, do kościoła, na wspólnotę. Wszyscy się strasznie spieszą, także no prawie jak Hillsongu w Nowym Jorku, tak, gdzie ludzie stoją, jak wiemy, w kolejce, żeby się dostać godzinę wcześniej. Tak, sznur ludzi powoli już się robi coraz cieńszy, więc wreszcie tą ilustrację przedstawię, która pochodzi z jednej książek. Pewien człowiek, mianowicie, płynął statkiem, wielkim statkiem pasażerskim przez ocean. Wziął ze sobą prowiant, żeby jakoś przeżyć na morzu, suchary, konserwy. Gdy przechadzał się po statku, widział smakowite potrawy, jakie były serwowane dla pasażerów. Bufety pełne rozmaitości, wspaniałe desery. No i potem powracał do swoich konserw i sucharów, ale wreszcie nie wytrzymał i powiedział do kogoś z załogi: jestem gotów podjąć każdą pracę na okręcie, bylebym mógł spróbować tych wspaniałości. Jestem gotowy zrobić cokolwiek mi powiecie. Na to usłyszał odpowiedź: wyżywienie jest wliczone w cenę biletu. Może pan jeść, co pan chce. Historia wydaje się zupełnie absurdalna, jak można kupić bilet na statek i nie wiedzieć, że wyżywienie jest w cenie biletu. Jednak czyż nie jest tak, że w pewnych sytuacjach w życiu możemy podejmować jakiś ogromny wysiłek, by coś zdobyć, a coś jeszcze lepszego dostępne było od ręki. Ale nie wiedzieliśmy o tym. Właśnie jak tych czterech ludzi, o których tutaj wspominał Tomek, to jest kolejny jakby przykład, ilustracja czterech ludzi, którzy wynieśli fortepian na czwarte piętro, prawie że już umierając przy tym z wysiłku, tylko po to, by dowiedzieć się już na samej górze, że jest winda. My chcielibyśmy wiedzieć, prawda, takie rzeczy. Nie chcielibyśmy takich rzeczy w życiu przeoczać. Będziemy dzisiaj patrzyli na kolejny odcinek Listu do Rzymian. Seria nosi tytuł Drogowskazy Życia. Dzisiaj Drogowskazy Życia 2. Przeczytajmy ten kolejny odcinek z Listu do Rzymian 1. Przez niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa, do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Czytasz ten fragment Bożego Słowa i szukasz drogowskazu dla swojego życia. Zwracasz uwagę na coś, co wydaje się takim drogowskazem. Jest tutaj jakiś urząd apostolski. Można dojść w życiu do jakichś urzędów, do jakiejś roli, pozycji.
A kim ja w życiu zostanę? Może to jest dobry drogowskaz. Może za wiele lat ja dojdę do jakiegoś wysokiego urzędu w kościele, we wspólnocie. Zostanę kimś ważnym, z kim się ludzie liczą. Będę zajmował się wielkimi sprawami. Gdybym zaczął do tego dążyć od dzisiaj tak systematycznie, dzień za dniem, za ileś lat może to osiągnę, jakiś wysoki urząd. Więc postanawiasz pójść za tą myślą, wejść na tą ścieżkę, która kiedyś ciebie w takie rejony zaprowadzi. Ale z drogowskazami jest tak, że warto się im dobrze przyjrzeć, dobrze je odczytać, by nie znaleźć się tam, gdzie wcale nie chcielibyśmy być. I rzeczywiście w pierwszej chwili można odnieść wrażenie, patrząc na ten urząd apostolski, że chodzi o jakąś wąską grupę, o elitę apostołów. I właśnie Paweł informuje tutaj chrześcijan w Rzymie, że on do tej elity należy i powinni się z nim liczyć. No i wtedy taki drogowskaz rzeczywiście wskazywałby: postaraj się, może ty też do tej elity wejdziesz. Jednak gdy bliżej przyglądamy się temu drogowskazowi, to zobaczymy zupełnie inny obraz. Może najpierw pod względem języka. We wszystkich innych tłumaczeniach, takich tych najważniejszych, współczesnych, jest użyte słowo apostolstwo, nie ma tutaj żadnego urzędu. Co więcej, w czasach, kiedy był pisany list do Rzymian, to słowo przetłumaczone tutaj jako urząd apostolski nie było jakimś religijnym terminem. Oznaczało po prostu wysłanie kogoś, posłannictwo. A więc bliższe tłumaczenie brzmiałoby: otrzymaliśmy posłannictwo. Ale kto je otrzymał? Na ile Paweł pisze tutaj o sobie, o byciu kimś wyjątkowym, a na ile szerzej? Takie rzeczy zawsze rozstrzyga kontekst. Jest tutaj kilka ważnych kontekstów, między innymi zakres tego posłannictwa, które zostało dane przez Chrystusa, pozyskiwać wszystkich pogan. To posłannictwo dotyczy działania wobec wszystkich pogan, chodzi tu po prostu o wszystkich ludzi na świecie, na ziemi. A więc zakres tego zadania pokazuje, że to powołanie dotyczy raczej wszystkich chrześcijan niż jakiejś wąskiej grupy. Przecież nie uczyni tego, nie wykona tego zadania jakaś wąska grupa. Do tego potrzebni są wszyscy chrześcijanie. Oczywiście istnieje coś takiego jak szczególne dary, jakimi Bóg obdarzył pewnych ludzi. Jest dar bycia apostołem, nauczycielem, ewangelistą. Czyż więc nie chodzi o to, żeby ci szczególni ludzie zostali wśród nas zidentyfikowani, dostrzeżeni i wykonali tą wielką robotę? Ale zobaczmy precyzyjnie, na czym polega rola tych szczególnie obdarowanych, tych apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów. List do Efezjan 4, tam czytamy coś takiego. I on ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania ciała Chrystusowego. Jaka jest rola tych szczególnie obdarzonych? Przygotować świętych, czyli przygotować resztę do wykonywania posługi. Tu świętych w znaczeniu wszystkich chrześcijan. Kto więc wykona dzieło? Kto będzie pozyskiwał wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze?
wszyscy święci, czyli wszyscy chrześcijanie, cała wspólnota. A tamci szczególnie obdarowani mają tylko w tym pomóc. Kto więc wykona wielkie zadanie? Czy ci szczególni apostołowie, ewangeliści, prorocy, nauczyciele? Nie, oni są tylko do przysposobienia wszystkich naśladowców Chrystusa. Tego dzieła dokonają wszyscy naśladowcy Chrystusa, razem wzięci wszyscy my. To jest bardzo ważny sposób myślenia, którego Bóg nas uczy. Popatrzmy też na kontekst, jakim jest realizacja tej zasady w praktyce. Jak to się realizuje w praktyce? Dlaczego na przykład powstała nasza wspólnota w Bielsku, w końcu niemała? Kto pozyskał wielu do posłuszeństwa wierzy? Czy Ewa i Grzegorz Bednarczykowie? Nie. Nie jako oni sami. Oni wyposażyli, pokazali wzór. Wspólnota powstała dlatego, że ci przysposobieni, święci to zrobili. I to jest bardzo ważny kontekst, jak to się realizuje w praktyce. Gdyby zrobili to Ewa i Grzegorz Bednarczykowie, ile liczyłaby dzisiaj nasza wspólnota? Może gdzieś około 50 osób, tak? Gdzie by się spotykała? No pewnie nadal w jednej ze szkół. I byłaby w sumie bez potencjału do dalszego wzrostu. I to jest nasz dzisiejszy drogowskaz. Drogowskaz mówi: i ty daj się posłać do tej roli, jaką jest pozyskiwanie ludzi dla posłuszeństwa wierze. Razem ze wszystkimi naśladowcami Chrystusa. To jest twoje powołanie, być razem z innymi w tej elicie, ale ta elita obejmuje wszystkich, którzy zaufali Chrystusowi. I to jest ten szczyt, który można osiągnąć w swojej służbie, w swoim oddaniu dla Chrystusa. Nie musisz przez wiele lat starać się zostać jakimś wielkim apostołem czy kimś innym, by tego doświadczyć, ponieważ to powołanie, by prowadzić ludzi do wiary, masz dostępne od ręki, od dzisiaj. Co jest więc napisane na tym drogowskazie życia, na który dzisiaj patrzymy? Nie dąż do czegoś, co masz dostępne od ręki. Człowiek podejmuje czasami jakiś wielki wysiłek, by coś zdobyć, zamierza poświęcić może nawet długie lata, by coś osiągnąć, a tu coś lepszego jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, tu i teraz. Ale człowiek ma problem, mylnie ocenia sytuację i chce do czegoś dążyć, by coś z czasem zdobyć. Potrzebujemy tego drogowskazu, by to sprawdzać. Czy coś jeszcze lepszego nie mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki? Po co dążyć do czegoś przez lata, gdy coś lepszego jest na wyciągnięcie ręki? Jak ten człowiek na wielkim statku pasażerskim, który myślał, że musi zapracować na te wspaniałości, które tak naprawdę były dla niego dostępne na wyciągnięcie ręki. Mówi też o tym pewne popularne powiedzenie, przynajmniej ja je znam. Jeżeli chcesz się napić piwa, nie musisz kupować browaru. Widzę jakąś konsternację. Niech to będzie piwo bezalkoholowe. Pewne rzeczy Bóg uczynił na wyciągnięcie ręki.
I do nich, do takich rzeczy należy właśnie powołanie, by pomagać innym ludziom zdobyć wiarę. Nie trzeba w tym celu przebywać jakiejś szczególnej drogi kariery, awansów w chrześcijańskiej wspólnocie. Nie trzeba zostawać kimś szczególnym, bo się nim już jest, bo się to ma już teraz na wyciągnięcie ręki. I wystarczy uwierzyć, że taką rolę otrzymałem od Boga. Uwierzyć, że to najwspanialsze posłannictwo, jakie istnieje, powołanie, otrzymujemy po prostu z chwilą, gdy zaprosimy Chrystusa do swojego życia i On w nas zamieszka. I nie ma, nie istnieje żadne wyższe jeszcze powołanie niż to. I co ciekawe, masz je od razu po tym, jak zaufasz Chrystusowi. Owszem, są apostołowie, nauczyciele, ewangeliści, prorocy, ale oni są tylko do pomocy nam, byśmy zostali wyposażeni. My razem z nimi dzielimy to najwyższe powołanie, a oni jeszcze dodatkowo pomagają nam, byśmy zostali wyposażeni. Bóg uczy nas takiego sposobu myślenia. Nie dąż do czegoś, co masz na wyciągnięcie ręki. Po prostu rób to i miej świadomość najwyższego powołania. Czy ktoś ma jakieś wyższe powołanie od ciebie? Niektórzy ludzie, wydawałoby się, pełnią bardziej eksponowane funkcje w chrześcijańskiej wspólnocie. Ktoś jest liderem małej grupy, ktoś jest liderem dużej grupy, ktoś jest pastorem, asystentem, ktoś jest głównym pastorem, a do tego jeszcze lista darów w Nowym Testamencie, ktoś jest nauczycielem, prorokiem, apostołem. Czy to są jakieś wyższe powołania w jakiejś hierarchii? Nie, to są ludzie powołani do przysposobienia ciebie, do wypełniania tego najwyższego powołania. I to jest zupełnie inny obraz Kościoła niż częste popularne wyobrażenia, gdzie jest jakaś hierarchia, urzędy. To popularne patrzenie jest właśnie takie. Że tam wysoko są pewne eksponowane pozycje w hierarchii, a tu na dole prosty lud Boży. Jednak w Bożej rzeczywistości, w Kościele według zamysłu Jezusa jest zupełnie inaczej. Tu na górze jesteśmy my wszyscy, którzy zaufaliśmy Chrystusowi, otrzymaliśmy najwyższe powołanie, a poniżej są jeszcze dodatkowo ci, którzy mają nam w tym pomóc. Taki sposób myślenia o Kościele. Świetną ilustracją tej zasady jest, może być, współczesna olimpiada. Współczesna olimpiada to jest bardzo niezwykłe zjawisko. Może na to nie zwracamy uwagi, ale olimpiada jest przede wszystkim dziełem wolontariuszy. Proporcje różnie się kształtują, ale wolontariuszy tworzących olimpiadę bywa gdzieś mniej więcej 10 razy więcej niż tych, którzy otrzymują wynagrodzenie. A ci, którzy otrzymują wynagrodzenie, są po to, by tych wolontariuszy przygotować, wyposażyć. Są więc jacyś tam etatowi pracownicy, ale do takiej rzeczy jak olimpiada to jest za mało być etatowym pracownikiem. Wybiera się do tego tylko ludzi, którzy są pasjonatami w tym, co robią, gotowymi robić mocno ponad to, coś ponad to, do czego, za co są wynagradzani. A więc ostateczny obraz jest taki, że wszyscy są wolontariuszami poświęcającymi swój czas pro bono, a niektórzy jeszcze dodatkowo mają tu pracę zawodową, by właśnie tym,
tym wolontariuszom to umożliwić, by razem stworzyć to wielkie dzieło, jakim jest olimpiada. A więc tym powołaniem, patrzymy na tą ilustrację, w przypadku olimpiady jest współtworzyć, tak, tą razem, tą wspaniałą grupę wolontariuszy, którzy są zresztą wybierani z dziesiątek tysięcy ludzi, którzy się zgłaszają przeważnie. I to oni stanowią tą najważniejszą część na górze, powiedzielibyśmy, a dodatkowo jeszcze niektórzy zawodowo do pomocy. Więc gdyby nagle ktoś z tych wolontariuszy tak sobie głośno marzył, no jestem tutaj najniższym wolontariuszem na tej olimpiadzie, ale może pewnego dnia awansuję, osiągnę kolejne szczeble kariery, zostanę może nawet członkiem Komitetu Olimpijskiego, a może nawet pewnego dnia, kto wie, samym przewodniczącym Komitetu Olimpijskiego. Jak na takie diktum powinien taki przewodniczący komitetu odpowiedzieć? Masz niewłaściwe spojrzenie. Już jesteś w tej najważniejszej grupie. Ja też w niej jestem. Razem tworzymy tą grupę pasjonatów idei olimpijskiej, ale niektórzy są potrzebni do niższych posług, by pomogli, tak, i umożliwili wolontariuszom spełnić ich rolę. Oni nie są wyżej, oni są, by pomóc. Oczywiście to jest pewnie pewien wyidealizowany obraz, ale jako taki jest świetną ilustracją zamysłu Chrystusa co do Kościoła. Nie hierarchia, gdzie przeciętny chrześcijanin na samym dole. Bóg ustawił to zupełnie inaczej. Od razu po nawróceniu najwyższe powołanie do najbardziej zaszczytnej grupy, a niektórzy później są potrzebni, by temu najwyższemu powołaniu trochę pomagać i je realizować. Liderzy, pastorzy, przywódcy, szczególnie obdarowani. Taki obraz Kościoła. Więc jeżeli widzisz, jesteś osobą, chrześcijaninem, widzisz, że Bóg ciebie szczególnie obdarza, by taką pomocniczą rolę spełniać, by pomagać innym, spełniać ich powołanie, no to ją spełniaj z tym właśnie zamysłem, by pomagać w tym powszechnym powołaniu, które jest najwyższe. I tak trzeba na to patrzeć. A więc ważny drogowskaz życia. Nie dąż do czegoś, co masz na wyciągnięcie ręki. Weź najwyższe powołanie. Pomagaj ludziom zdobywać prawdziwą wiarę. Czyli wiarę, czyli tak naprawdę zaufanie, które wyrazi się w posłuszeństwie. Uciesz się tym najwyższym powołaniem. Miej poczucie spełnienia marzeń, osiągnięcia szczytu. Nie trzeba na to czekać. Jest to do wzięcia od ręki. Czy to jest istotny problem, o którym mówimy? Czy on odpowiada rzeczywiście na jakąś ważną naszą potrzebę? Mogę tu coś powiedzieć o swoich własnych przeżyciach w tym temacie. Myślę, że jest to potrzeba obecna w każdym z nas, potrzeba znaczenia, by angażować się w rzeczy pełne znaczenia. Ja też mam taką potrzebę osobistą i jest ona bardzo żywa we mnie. W tym tygodniu też się ujawniła tęsknota za znaczeniem, by zajmować się rzeczami pełnymi znaczenia. I w tym tygodniu akurat gdzieś tam w mojej głowie była ona związana z jednym z najwspanialszych miejsc według mnie na Ziemi, jakim jest Nowy Jork. Wykonywać jakąś misję w Nowym Jorku. To jest coś. Jeżeli ktoś tego choć trochę zasmakował, to wie, o czym mówię. Jest to taki smak wpływu na świat, czy ocierania się o ten wpływ.
w jednym z najbardziej kluczowych miejsc na ziemi. Więc tęsknota, by być kimś i zajmować się wyjątkowymi dziełami, znowu się odezwała w związku z Nowym Jorkiem, być może pod wpływem faktu, że dwoje naszych wspólnotowiczów w tym ubiegającym tygodniu właśnie pojechało do Nowego Jorku i przysyłało stamtąd filmiki. No więc gdzieś ta tęsknota w mojej głowie ożyła, znowu tam polecieć, wskoczyć do metra, powłóczyć się po wyjątkowych miejscach, spotkać się ze znajomymi, których udało się tam poznać, z kolegami po fachu lub tymi, którzy dopiero potrzebują poznać Chrystusa, czegoś się znowu nauczyć, no, może mieć jakiś wpływ. Dalej moje myśli, no będę tutaj bardzo, że tak powiem, osobisty, tak sobie pomyślałem, tak w ogóle to powinieneś, chłopie, mieć zawsze spakowaną walizkę kabinową, na wieszaku odpowiednie ubranie, namiar na szybkie szukanie połączeń, tak żeby gdyby ktoś zadzwonił, że jesteś potrzebny za parę dni w jakiejś tam roli w Nowym Jorku, to zawsze odpowiesz, będę. A więc moje emocje przeszyło takie błogie wyobrażenie, ale bardzo szybko pojawiła się w zasadzie natychmiast korekta myślenia. Tak, to jest bardzo ciekawe, miłe, ważne, ale przecież czyż to, czym się zajmujesz na co dzień, nie jest jeszcze bardziej doniosłą sprawą, twoim powołaniem, właśnie tym powszechnym powołaniem chrześcijan, które jest jeszcze bardziej wzniosłe, wspanialsze, bardziej pełne znaczenia niż jakakolwiek wyprawa i występowanie w jakiejś roli. To jak będzie? Takie pytanie do samego siebie i wtedy pojawia się wniosek, zawsze ten sam. To ja już wolę poświęcić mój czas i uwagę na to moje powszechne powołanie i to moje wspomaganie innych chrześcijan. I nawet tak naprawdę nie wiem, czy chciałbym się rozpraszać na cokolwiek innego, bo to jest największe. To jest właśnie ten nasz drogowskaz zastosowany do mojego życia. Dosyć często doświadczam tego, że jak mam przedstawić jakiś fragment Bożego Słowa, to Bóg mi posyła wcześniej, parę dni wcześniej, jakieś osobiste przeżycia na ten temat, też było tak teraz. To jest właśnie ten nasz drogowskaz zastosowany do mojego życia pod wpływem Ducha Świętego i brzmi on w ten sposób. Nie musisz jechać do Nowego Jorku czy gdziekolwiek indziej, by zdobyć coś, co jest pełne znaczenia, bo masz to dostępne od ręki. Jeszcze lepsze, niż byś uzyskał tam. Więc dlaczego nie wybrać lepszego? Przybliżanie innym ludziom Chrystusa, pomoc w zdobywaniu wiary, później budowaniu ich na uczniów Chrystusa, to jest największe powołanie, spełnienie, pełne znaczenia, wyższe niż Nowy Jork i wszystkie inne kariery razem wzięte. Więc reasumując, parę chwil o tym rozmyślałem, spotkało mnie w tym tygodniu coś lepszego niż wyjazd do Nowego Jorku. Mam udział w najwyższym powołaniu. A właśnie w takich chwilach, kiedy różne tęsknoty nami targają i różne mamy pomysły na swoje życie, to właśnie ten drogowskaz, który dzisiaj poznajemy, jest szczególnie cenny. Nie dąż do czegoś, gdy coś jeszcze lepszego masz dostępne od ręki. Więc jeżeli pojawia się w tobie jakaś myśl, by do czegoś dążyć, by właśnie twoje życie nabrało znaczenia, to sprawdź najpierw,
Czy nie masz lepszego odpowiednika na wyciągnięcie ręki? Znajomość tej zasady jest bardzo ważna dla chrześcijan, by mówiąc obrazowo, korzystając z naszej ilustracji, jeść najlepsze potrawy zamiast sucharów lub nie nosić fortepianów na czwarte piętro, ale zawozić je tam windą. I możesz dzisiaj sięgnąć po to najwyższe powołanie, by pomagać ludziom wokół ciebie, by powstawała w nich wiara, tak jak to jest właśnie w tym jakby tej opowiadaniu o sobie przez apostoła Pawła. Przyjrzyjmy się więc jeszcze temu krótkiemu zdaniu, w którym Paweł formułuje swoje powołanie. Jeszcze raz ten fragmencik z naszego głównego tekstu. Pozyskiwać wszystkich pogan, właśnie piąty wers, pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierzy. To jest to nasze wielkie, wspaniałe powołanie, zadanie i nie ma już na dnie nic innego. Czyli pomóc ludziom, pomagać ludziom, by powstawała w nich wiara. Ludzie różne rzeczy nazywają wiarą, jednak wiara, o którą chodzi, to zaufanie do Boga, które wyrazi się w czym? W posłuszeństwie. I to jest logiczne, bo jeżeli komuś ufamy, no to pójdziemy za jego wskazówkami. A więc wiara, o którą chodzi, wiara, którą Bóg buduje w człowieku, ma zawsze ten element, musi mieć element posłuszeństwa. Ludzie oczywiście często nie rozumieją tego i potrzebują pomocy, żeby to zrozumieć, czym jest tak naprawdę wiara. Potrzebują, aby ktoś im to wytłumaczył i ta właśnie pomoc jest naszym największym powołaniem. Oczywiście najpierw potrzebujemy sami mieć właściwe pojęcie wiary, a następnie pomagać innym. Jak wielkie jest to powołanie, by pomagać ludziom, by powstała w nich taka wiara? Jest to tak naprawdę odpowiedź na wszystkie problemy świata. Odnosi się do najwyższego problemu, jaki istnieje, czyli konfliktu człowieka z Bogiem. Dlatego trzeba powiedzieć, że jest to największe powołanie, jakie można mieć i jednocześnie dotyczy ono wszystkich chrześcijan i jest na wyciągnięcie ręki. Więc tak jeszcze na koniec pouczmy się trochę tej roli, poćwiczmy może właściwą ocenę, czy to, co ludzie nazywają wiarą, rzeczywiście zasługuje na miano wiary. Na przykład ktoś mówi, wierzę, bo wierzę w cuda. Wierzę, że Bóg może sprawić, bym skreślił właściwe numery w totolotku. Albo zaznaczył właściwe odpowiedzi na egzaminie. Boże, pokieruj moim piórem. Mam wiarę? Przykładamy nasz miernik wiary. Oj, coś tu jest nie tak, bo gdzie tu jest posłuszeństwo jako wyraz zaufania? Ale gdyby ta sama osoba modliła się na przykład, Boże, skoro obiecałeś, że jak będę ofiarował tak, a tak, to Ty mi otworzysz zawory niebieskie. Więc zrobię to, będę ufał i wyrażę to czynem. Czy jest to wiara? Z definicji. Bo jest zaufanie, które wyraziło się w jakimś posłuszeństwie, które było niełatwe. Było to jakieś napięcie i no właśnie na tym wiara polega. W konkretnym działaniu. Albo ktoś mówi, ja mocno wierzę, że Bóg uczyni to, o co Go proszę, bo Go tak bardzo proszę. Boże, Ty możesz sprawić, że ta kobieta będzie moją żoną albo ten mężczyzna zostanie moim mężem. I w tym celu jeszcze proszę Ciebie,
żeby się nawróciła do Chrystusa, abyśmy byli jednością pod tym względem. Mocno wierzę, że Ty to możesz zrobić. Brzmi bardzo poprawnie, wygląda na wiarę, ale przykładamy miernik, ale gdzie tu jest posłuszeństwo jako wyraz zaufania? Jeżeli jednak ta sama osoba powie: Boże, bardzo bym chciał, albo bardzo bym chciała, aby z tej znajomości coś było, ale nie mam pewności, czy to jest po linii z Twoim zamiarem dla mojego życia, dlatego składam tą moją wolę na ołtarzu i niech będzie Twoja wola. Jest tu zaufanie, które wyraziło się w posłuszeństwie? Jak najbardziej. Napięcie, zaufanie, posłuszeństwo, symptomy prawdziwej wiary. Uczymy się rozróżniania wiary, która jest posłuszeństwem, czyli wiary, która ma w sobie zaufanie wyrażające się w posłuszeństwie, bo to jest nasza rola, tak? Największe powołanie, pomóc tym innym ludziom, najpierw samemu to przeżyć. Albo na przykład ktoś w swoim planie dnia codziennie ma taki epizod, którym jest wejście do kościoła i cała tęsknota człowieka skupia się na postaci na krzyżu. Cały świat nie istnieje, wielkie przeżycie bliskości Boga. Ale gdzie tu jest jakieś posłuszeństwo jako wyraz zaufania? Jakieś napięcie, że człowieka coś kosztuje. Ale gdyby w sytuacji innej, tej samej osobie, gdyby bardzo nie chciało się jej iść na spotkanie wspólnotowe i ma 1000 wymówek, ważnych rzeczy do zrobienia i mówi: ciągnie mnie dzisiaj, żeby robić no wszystko, tylko nie to, by pójść na wspólnotę. Ale skoro Ty, Boże, powiedziałeś, że warto nie opuszczać wspólnych spotkań, bo to jest coś dobrego, to zrobię to, bo ufam, że mówisz prawdę. I ten ktoś idzie na wspólnotę. Jest tutaj element zaufania? Element posłuszeństwa jako wyraz zaufania? Jak najbardziej. A jeszcze może parę przykładów, skoro tak się nam fajnie tego uczy. A gdy podczas jakiegoś spotkania wspólnotowego zabrzmią pierwsze takty muzyki zwanej uwielbieniem, tak wspaniałej jak ta dzisiaj, albo nawet trochę mniej wspaniałej, ale cały tłum zaczyna się kołysać, przeżywając wielkość Boga, a wśród nich ja też przeżywam. No dobrze, ale gdzie tu jest posłuszeństwo jako wyraz zaufania? Ale jeżeli w zamian za to pomyślisz sobie: Boże, powiedziałeś, przygarniajcie jedni drugich ku chwale Boga, więc chociaż tak naprawdę to mam ochotę na to, by spotkać się z przyjaciółmi i na nic więcej, jednak idę i przygarniam kogoś, kogo może nawet trudno przygarnąć, wyrażam coś dobrego, mówię parę miłych słów, które ktoś bardzo potrzebuje, zatroszczę się o kogoś. Ty, Chrystusie, powiedziałeś, więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Więc chociaż czuję się wybornie w towarzystwie przyjaciół i tylko na to mam ochotę, zostawię ich i pójdę zatroszczyć się o kogoś, kto bardzo tego potrzebuje, bo ufam Tobie, Boże, że Ty mówisz prawdę. To raczej wygląda na prawdziwą wiarę, tak? Bo wiara to zaufanie, które wyrazi się w posłuszeństwie, kiedy to nie jest takie łatwe, kiedy jest napięcie. I tak dalej, i dalej. Jest wiele bubli na tym świecie,
Może też być wiara, która jest bublem, chociaż wygląda na pierwszy rzut jak złoto, to jest to tylko tombak, imitacja. Wiara, która z perspektywy Boga nie jest wiarą, dlatego jest nieskuteczna, nie ta, przez którą można od Boga coś otrzymać. Wiara, która podoba się Bogu, która jest prawdziwa, autentyk, to zaufanie, które wyrazi się w posłuszeństwie Jemu. I do takiej wiary potrzebujemy prowadzić ludzi. To jest naszym powołaniem, powszechnym powołaniem chrześcijan. Pomóc ludziom, by wymienili buble na coś prawdziwego. I to jest największe powołanie, jakie istnieje. Przy okazji powszechne dla nas wszystkich, przy okazji dostępne na wyciągnięcie ręki. Bóg mówił coś dzisiaj do nas przez swoje słowa. Ja mówiłem coś do was, wy mówiliście coś do mnie w myślach, chociaż tego nie słyszałem. A teraz powiedzmy coś do Boga, odpowiedzmy Mu, gdzieś też w naszych myślach, ale pozwólcie, że wyrażę to też w formie modlitwy, ok? Boże, dziękujemy Ci za to, że uczysz nas, co ile jest warte i czasem może szlibyśmy drogą jakiegoś wielkiego wysiłku przez życie poświęcenia, a później okaże się, że coś o wiele lepszego jest na wyciągnięcie ręki. I dziękuję Ci, że takim czymś jest to, że powołałeś nas do tej zaszczytnej roli pomocników innym ludziom, by mogli zdobywać prawdziwą wiarę. To jest w Twoim słowie, to jest Twoja obietnica, że właśnie chcesz nas w ten sposób używać, więc ufam i powierzam Tobie ten najbliższy tydzień, aby wielu z nas mogło tego doświadczyć. Więc teraz już kończę na dzisiaj moją rolę nauczyciela, proroka. To moje wystąpienie było takim wspomaganiem was w tej najwyższej roli. Kończę więc to moje zawodowe zaangażowanie i teraz schodzę i teraz wchodzę stopień wyżej, tam gdzie jesteśmy razem w tym naszym powszechnym powołaniu, gdzie razem, ramię w ramię walczymy o to, by pozyskiwać innych do wiary. Więc życzę Wam miłego tygodnia, by miał też ten akcent wypełniania tego najbardziej zaszczytnego powołania.